Cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Pierwszy list do Koryntian 10:31. A wszystko, cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako Panu, a nie ludziom, wiedząc, że od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa, albowiem Chrystusowi Panu służycie, a ten, co niesprawiedliwie postępuje, odniesie zapłatę niesprawiedliwości. A Bóg nie ma względu na osoby. List do Kolosan 3:23-25. Płomienni duchem służcie Panu. List do Rzymian 12:11. Na chwałę Bożą. Jako chłopiec pracowałem u szkockiego szewca Dana Mackay, opowiada Harry Ironside, który był szczerym chrześcijaninem. Ironside opowiada dalej. Do moich obowiązków należało tłuczenie skóry na podeszwy butów. Kawałek skóry bydlęcej był cięty na miarę, a następnie moczony w wodzie. No i Ironside dalej wspomina. Miałem kawałek żelaza na kolanach z płaskim młotkiem. Ubijałem te podeszwy, aż były twarde i suche. Wydawało się, że to niekończąca się praca i wiele razy byłem nią znużony. Ironside dalej wspomina. Moje zadanie pogarszał fakt, że przecznicę dalej znajdował się inny sklep, a w nim siedział wesoły, bezbożny szewc, który raczył okolicę sprośnymi opowieściami, przez co szanowani rodzice bali się go, a jednak w jakiś sposób zdawał się dobrze funkcjonować. Zauważyłem, że w ogóle nie ubijał podeszw, ale wyciągał je z wody i przybijał gwoździami, a woda pryskała z nich, gdy wbijał każdy gwóźdź. Pewnego dnia wszedłem do środka, nieśmiało powiedziałem, zauważyłem, że zakładasz podeszwy, gdy są jeszcze mokre. Czy są one tak samo dobre, jak gdyby były ubite? Odpowiedział mi ze złośliwym uśmiechem, wspomina Ironside. W ten sposób wracają szybciej, mój chłopcze. Czując, że czegoś się nauczyłem, opowiedziałem ten przypadek mojemu szefowi. Pan Mackay przerwał pracę i otworzył swoją Biblię na fragmencie, który brzmi: cokolwiek robisz, rób wszystko na chwałę Boga. Harry powiedział: nie naprawiam butów jedynie dla pieniędzy, które dostaję od moich klientów. Robię to na chwałę Bożą. Spodziewam się zobaczyć każdy but, który kiedykolwiek naprawiłem, w wielkim stosie na sądzie Chrystusowym i nie chcę, aby Pan Jezus powiedział mi w tym dniu: Dan, to była robota, za którą Cię nie pochwalę. Chcę, aby mógł powiedzieć: dobrze wykonałeś, dobry i wierny sługo. Dalej wyjaśnił, że tak jak niektórzy ludzie są powołani do głoszenia Ewangelii, tak on został powołany do naprawiania butów. I tylko wtedy, gdy robił to dobrze, jego świadectwo liczyło się dla Boga. I tutaj można porównać fragment z Kolosan, 3:23-25.
Płomienni duchem służcie Panu. List do Rzymian 12:11.